Szanowni Państwo, które w tym miejscu chciałbym Państwu powiedzieć, że Maceroja towarzyszyła Orkiestra Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie pod batutą kapelnika tej orkiestry, pana Marka Kosiora. Szanowni Państwo, za chwilę raport o gotowości do rozpoczęcia zawodu dowódca dróg Tomasz Koper złoży burmistrzowi miasta i gminy Nowa Dęba, panu Wiesławowi Ordonowi. Bardzo proszę. Oficjalne otwarcie zawodów sportowo-pożarniczych poproszę prezesa zarządu miejsko-gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Nowej Dębie, drucha Tadeusza Jadacha. Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich sportowo-pożarnicze na szczeblu gminy Nowa, miasta i gminy Nowa Dęba. Gospodarzem tegorocznych zawodów jest jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielowie. Następnie witam wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Nowa Dęba, pana Mariana Tomczyka. Witam burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba, pana Wiesława Ordona. Witam komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, młodszego brygadiera pana Mariana Roga. Witam komisję sędziowską powołaną z funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu pod przywództwem brygadiera pana Adama Zygmunta. Witam wszystkie druhny i druhnów, zarówno z drużyn młodzieżowych, jak i drużyn seniorów. To oni będą dzisiaj głównymi bohaterami na zawodach sportowo-pożarniczych. Witam wszystkich sponsorów i sympatyków pożarnictwa zebranych na tym stadionie. Wzorem lat ubiegłych, tak i dzisiaj, wasze zmagania będą polegały na pokazaniu i udowodnieniu, że jednostki ochotniczych straży pożarnych dorównują pod względem wyszkolenia taktycznego i sprawnościowo-sportowego jednostkom Państwowej Straży Pożarnej. Liczymy na duże zaangażowanie wszystkich drużyn i pokazanie nabytych umiejętności, które na co dzień mogą być przydatne w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, a także imienia. Oby w naszym życiu codziennym jak najrzadziej zachodziła potrzeba korzystania z tych umiejętności. Bardzo proszę zgromadzoną publiczność o gorący doping wszystkich drużyn. Startującym drużynom życzę jak najlepszych wyników i ukończenia zawodów bez nabawienia się kontuzji. Publiczności dużo wrażeń. Zapraszam do kibicowania wszystkim uczestnikom. Zawody sportowo-pożarnicze w gminie Nowa Dęba, które odbywają się na stadionie LZS-u w Mielowie w dniu 10 lipca 2016 roku, uważam za otwarte. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, druhu prezesie. Dowódcę uroczystości proszę o rozprowadzenie pododdziału, a drużyny o przygotowanie się do startu. Thank you.
Kara. Chyba ty. Cztery takie ma wybrać.